Sopot is amazing. I like it. I mean, it's beautiful. I mean, you look outside. Right? Sopot to niezwykłe miasto. Bardzo mi się tu podoba. Wystarczy się rozejrzeć i wszystko jasne. Piękna miejscowość. Jest tu wszystko, czego potrzeba. Dobre restauracje, wiele miejsc do zobaczenia. Jest co robić. Mojej rodzinie, która przyjechała z wizytą, też się bardzo podobało. Nazywam się Nana Folland. Urodziłem się w Nowym Jorku, na Manhattanie. Ale jestem też Gańczykiem. Mam podwójne obywatelstwo. Moja mama jest z Gany, tam się urodziła. Ja spędziłem w Afryce kilka dziecięcych lat. Potem przeprowadziliśmy się z powrotem do USA, do Pensylwanii. Mój dom jest teraz w Reading. W kosza zacząłem grać później niż większość dzieciaków, jak miałem 12 czy 13 lat, ale na poważnie ten sport zacząłem traktować jakieś 3 lata później. W Ganie grałem w piłkę nożną. Michael Essien, Steven Appiah, Kevin Prince Boateng. Na nich chcieliśmy się wzorować z kolegami, oni byli najlepsi. Pamiętam Mistrzostwa Świata w 2010 roku, kiedy Urugwaj wyeliminował Ganę w ćwierćfinale. Gdyby nie Luis Suarez, który wybił piłkę ręką z bramki, pewnie awansowalibyśmy do półfinału jako pierwsza w historii drużyna z Afryki. To bolało. Byłem wtedy bardzo smutny. Na piłkarskim boisku byłem obrońcą. Chciałem grać w ataku, ale ustawiano mnie na środku defensywy. Czasem grałem też jako pomocnik, też taki typowo defensywny. Ostatnio przed świętami graliśmy w piłkę na treningu trefla. Było dużo dobrej zabawy. Najlepiej wypadł chyba Łukasz Kolenda, on jest naprawdę niezły. Ale wszyscy potrafią grać, nawet trenerzy pokazali poziom. Po powrocie do USA zacząłem rosnąć i wszyscy mi mówili: graj w koszykówkę. Na początku byłem kiepski i nie za bardzo lubiłem kosza, ale z czasem zacząłem robić postępy, rozkręcałem się na boisku. Praca dawała efekty. Jestem graczem skoncentrowanym na obronie. To defensywa wygrywa mecze i mistrzostwa. Nauczyłem się już, że sam atak nie wzniesie cię na wyższy poziom. Jak spojrzysz na najlepszych koszykarzy w historii, to wszyscy byli świetnymi obrońcami. Nie tylko wysocy, także obwodowi. Na początku tego nie rozumiałem, ale teraz już to wiem. Defense is very important. I think more important side of the game. Probably the biggest thing is that I had to change my body. Żeby zostać dobrym obrońcą, pracowałem przede wszystkim nad ciałem. Zrzuciłem parę kilogramów, wzmocniłem się fizycznie, pracowałem w wakacje. Zacząłem koncentrować się na obronie i pod koniec gry na uczelni Bucknell byłem czołowym obrońcą ligi. W pierwszych sezonach było inaczej, myślałem tylko o zdobywaniu punktów, ale dopiero gdy poprawiłem się w obronie, poziom mojej gry wyraźnie wzrósł. Bardzo ważne jest dla mnie to, by wpływać na jak największą liczbę rzutów rywali. Sam wiem, że jak ktoś przeszkadza mi grać w ataku, dobrze się ustawia i wyciąga ręce, to trudniej mi rzucić do kosza. Nie zawsze można zablokować przeciwnika, ale trzeba sprawiać, by oddawał trudne rzuty. Zależy mi na tym, by rywal, gdy gra w ataku, ciągle o mnie myślał. By wiedział, że jestem pod koszem i będę mu przeszkadzał, wpływał na jego rzut. Nie zawsze da się go zablokować, ale sam fakt, że przeciwnik obawia się bloku, jest dobrą informacją dla obrońców. Poprzedni sezon był dla mnie wielką nauką. Musiałem dostosować się do gry w Europie, musiałem zrozumieć zawodową koszykówkę. Występowałem w Izraelu i Rumunii. Uważam, że pokazałem się z dobrej strony, ale teraz jestem zdecydowanie lepszy. Ten rok doświadczenia już procentuje. Mam nadzieję, że w tym sezonie będę jeszcze lepszy. Jako trefl gramy w tych rozgrywkach dobrze, bo jesteśmy zespołem. Chcemy grać razem i dla drużyny. Nikt nie myśli tylko o sobie. Niedawno mieliśmy mecz, w którym zaliczyliśmy prawie 30 asyst i to świadczy o zespołowości. Poświęcenie i myślenie o drużynie to podstawa. Ayers, taki zawodnik, który uzupełnia rotację, a tymczasem Fauland! E-mail jeszcze faulowany, pyta się teraz kolegów, przepraszam, czy to wpadło? To wpadło do kosza, zobaczmy. No, BUM! Właśnie.